witamy dzieci. Co dzisiaj jest? Jaki dzień? Powiedziała pani Krysia, że dziś urodziny misia. Szukałam w lesie, szukałam u tarka. Nigdzie nie znalazłam niedźwiadka. I dopiero mała Ola powiedziała: idź do przedszkola, tam z dziećmi nie od dziś bawi się śliczny, pluszowy miś. No i jestem, ale... Misia nie widzę tu wcale. Tu jest. Zimno dokoła. A może misia zawoła? Pomóżcie misio. Mi proszę. Wołajmy wraz. Misio! Misiu, przyjdź tu do nas. Misiu, misiu, przyjdź tu do nas. Zjedzą nas, wracajmy bracia wraz.
echo głośniej. Chodziłem po łące, przyglądałem się w Biedronce. Wszędzie było bardzo miło, ale na to się skończyło. Nigdy śnieg z chmur poleci, najlepiej będzie wśród przedszkolu, wśród kochanych dzieci. Dobrze mówisz, misiu miły, bo dzieci już bardzo za tobą tęskniły. My dzieci bardzo cię lubimy i za chwilkę z tobą się pobawimy. Ojej. Co się stało? Misiu drogi. Ojej. Gdy tak po świecie wędrowałem, to o swoich urodzinkach całkiem zapomniałem. Nie martw się, misiu drogi. Dzieci pamiętały i prezenty już dla ciebie przygotowały. Witamy cię, misiaczku nasz kochany. Na twe urodzinki prezenty tutaj mamy. Zaśpiewamy, zatańczymy, bo bardzo ciebie, misiu, lubimy. Sto lat ci życzymy na twoje misiowe urodziny. Śmieszne mruczanki, bajki, gry. A z kim wieczorem zasypiacie? Z misiem! Z misiem! Bo to jest nasz przyjaciel. Ja mam taki duży, ale jeszcze biały rzeczek to robi. Ja mam mała Zuzia. Świetnie się bawiła. Biegała, skakała. Aż tu nagle płacz usłyszał. Patrzy. Misio, to on tak płacze. Zuzia się zmartwiła, już nie skacze. Misiu, co się stało? Czyżby coś cię bolało? Stało się. Miałem spodek, na tym spodku miałem miodek. Upomikowały. Misiu, co ty bredzisz? Co się z tobą dzieje? Przecież UFO nie istnieje. Nie. A że Zuzia dobre serduszko miała, o miodek dla misia się postarała. Misiu, niespodzianka. Mam dla ciebie miodku prawie pół dzbanka. Hola, misiu miły. Miodek skonsumujesz, jak ze mną zatańcujesz. Proszę. Miś na smutki i radości, miś, gdy nas coś bardzo złości, miś, gdy bardzo jest ci źle, miś, gdy gorzej czujesz się, miś dla małych i dla dużych, miś w przedszkolu i w podróży, miś, co leży pod poduszką, miś, co ma klepnięte łóżko, miś puchatek, miś uszatek, miś z futerka, z pluszu, z łatek,
Dziś dzień misia, żołnego misia, więc go utul mocno dzisiaj. Miodem się objadać. Już na grodzie
Miś wielki nie słodziakiem, bo słodziakiem jesteś też. Kto misiowi umał łóżko? No kto pyta? Cicho? Głucho? Nikt się jakoś nie przyznaje. Może jechał miś tramwajem? Może upadł biegnąc z górki? Może go dziobały kurki? Może azon go tarnosił? Urwał łóżko? Nie przeprosił. Igła, nitka, rączek pana? Naprawimy szkodę zaraz. O, już sterczą łóżka oba. Teraz nam się miś podoba. Bury misio jest ciekawy, i roboty, i zabawy. Gdzie się tylko ruszy Krysia, nie obejdzie się bez misia. Przy śniadaniu, przy obiedzie, miś hyc, już na stole siedzi. Ciekawie nadstawia uszka i zagląda do garnuszka. Chce na oknie kozły fikać, drzwi otwierać i zamykać. Chce w kuchence gaz zapalać, ale Krysia nie pozwala. W parku zawsze pierwszy pędzi do wiewiórek, do łabędzi. Gdzie się tylko ruszy Krysia, nie obejdzie się bez misia. Bardzo wam dziękuję, przyjaciele mili, żeście mnie w przedszkolu tak pięknie ugościli. Wasze występy bardzo piękne były i mnie pluszowego misia bardzo ucieszyły. Chociaż w świecie wszystko bardzo jest ciekawe, ja wybrałem z wami w przedszkolu ciekawe zabawy. Misio z tej radości do tańca zaprasza wszystkie dzieci i wszystkich gości. Zapraszamy. Chodźcie. Chodźcie. Będziemy razem tańczyć. Chodźcie. Będziemy tańczyć.